I jak? O kurde, świetnie. Tylko odwrotnie. Rozwiesiliśmy, gdzie się dało. Tam, gdzie się nie dało też. Resztę rozwiesicie w drodze do domu. Skupcie się. Jutro nasz wielki dzień. Ładnie wyglądacie. Są już jacyś goście? No nie. To się nie mieści w głowie. Co? Nikt nie przyszedł. Jak oni mogli nam to zrobić? Po prostu nas nie lubią. Nieprawda. Nikt nas nie lubi, bo jesteśmy policją. Przecież im pomagamy. To dlaczego mi smutno? Może jesteś wrażliwy? To był głupi pomysł. Z płaceniem? I nie trzeba było pisać, obowiązują stroje wieczorowe, hołoty wykopujemy za drzwi. Tak, a dlaczego? Od rana do nocy użeram się z chamstwem. Chciałem, żeby raz było elegancko. Wy od święta możecie wyglądać jak ludzie, to oni też mogą. A po cholerę, dopisałeś cenę na ulotka. Chciałem trochę dorobić. To bardzo ludzkie, nie? A poza tym klient musi wiedzieć, za co płaci. Za pobyt wśród obłąkanych. A ty tu czego? Umówiłem się tu z Jolą. Jazda stąd! Poczekaj. Przecież chciałeś mieć gości. On nie jest żadnym gościem. Jestem. Mam strój wieczorowy. A masz pieniądze? Jasne. To płać. I siadaj. A kiedy będzie bal? Za chwilkę. Polej. Poleję. Może poczekacie do 12:00? A po co, skoro nikt nas nie lubi? Wstrętna hołota woli upijać się w domach. Właśnie. Nikt cię nie pytał. Czoły zwalujemy? Nie. Przeczytałem waszą ulotkę. A masz strój wieczorowy? Prosimy, baw się dobrze. Jest strasznie śmiesznie. Miałaś być na balu w szkole. Tam jest nudno i wszędzie pełno nauczycieli. Dobrze trafiłaś, tu jest wesoło. Nie mam gdzie iść. No, jestem drobnym złodziejem. Siadaj pan, a jak coś ukradniesz, to cię oskalpuję. Przyjaciół? Nie okradam. Wiecie, że pada śnieg? Śnieg w grudniu. Co my zrobimy? Co tu tak pusto? A mówiłeś, że będzie bal? No i będzie. Co? Ma się na wpisowe. Jakie wpisowe? On jest nietrzeźwy. Jasne, że trzeźwy. Dziś Sylwester. A co robi ten złodziej? Dziwki i harmos. Dziwki? To są szanowani obywatele. Tak jest. Mama mnie szanuje. Otwieram szampana! Za
raz, nowy rok będzie za godzinę. To wódzkę i piwo. Ładziu, i ty na to pozwalasz? Nie, skończę znowu. Dajcie mi wódkę i szampana na zapitkę. Inspektor Pierzchała i inspektor Kot, Wydział Kontroli Wewnętrznej. My to wiemy, Kocie! Co tu się dzieje? Bal! Jesteście pijani. Płaci za bilety? Albo wynocha? Zapraszamy państwa na kieliszek szampana. Po moim trupie. Zgadzam się. Integrujemy się ze społeczeństwem. Taki dostałem rozkaz. To nie jest społeczeństwo. A ja co jestem, kotku? Nie jestem z panią po imieniu. Cicho, za minutę 12. Przywoziły wódkę z miasta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! W tym roku ktoś się we mnie zakocha. Maleńki, w tym roku będziesz dobry dla pana. Ja też będę dla ciebie dobra. Tobie za to płacą, a on to robi z miłości. Dziś wam darujemy. Mów za siebie. Nie kłóćmy się przy nich. Ja się nie kłócę, kocie. Za to wrócimy jutro. Jutro nie wolno, jutro jest święto. Dziś Sylwester, więc... Koty mówią ludzkim głosem. Zamknij się, Czarku. Więc chcę wam powiedzieć, że jeszcze kilka naszych raportów, a wy lecicie z hukiem. Docencie to. Jestem uczciwy. Doceniamy. Do widzenia. Śmierdzącego nowego roku. Co pan powiedział? Ja? Nic nie mówiłem. Miło nam, żeście państwo wpadli. Szczęśliwego swędzenia w kruku. Do jutra. Na szczęście jestem trzeźwa. Ty się upij. Nie mogę. Jestem nieszczęśliwie zakochana. A pamiętasz, jak mówiłeś, że jestem półgłówkiem? Kłamiesz! Powiedziałem, że jesteś idiotą! Czy któryś z panów mógłby ze mną zatańczyć? Bardzo chętnie. Ruszcie, tylko cię rozwalę! To ja cię rozwalę! Mam 20 nabojów w magazynku! Zostanie z ciebie popiół i diament! Mam 30 nabojów w magazynku! Zostanie z ciebie krajobraz po bicie! W tym roku nie będę miał kaca.